Witam w moim wydaniu telewizyjnym, a w tym wydaniu. Zabił siebie i rodzinę. A jak potwierdzają służby, mężczyzna był piany i miał w sobie dwa promile alkoholu. Stracił panowanie. Nikomu nic się nie stało, ale sąsiadka jest zła, że ma zniszczony płot i uprawy. Zwykły spacer. Jedna rodzina spacerowała po trasie i wpadł na pomysł, że wejdą do Renaulta 9 i znaleźli narkotyki. A teraz posłuchajmy wywiadu o wypadku, gdzie zginęła cała rodzina. Panie Janku, co pan myśli? No, co napił się alkoholu, no i co był piany i zabił siebie i rodzinę. Ech, ludzie, czemu go własna żona nie podwiozła? No, ja nie wiem. Nie rozumiem po alkoholu się nie jeździ, a ten to nawet szczęśliwy na kamerach wsiadał do samochodu. A ja to zanim jechałem, jak zahamował o mało mi karoserii, nie zniszczył i widzałem, że uszkodził barierę i wpadł do rzeki. Takich dzbanów powinno się zatrzymać, a nie dopuszczać ich do wypadków. Ludzie. A teraz łączymy się z naszą reporterką dziękuję panie marku jak sami państwo słyszeliście w wypadku zginęła cała rodzina pani zofio, a jak doszło do tego wypadku eh gdzieś w okolicach pierwszej a pierwszej trzydzieści na miejscu działają służby A ten. Gdzieś o 22.00 nikomu nic się nie stało, ale sąsiadka jest zła, Zema zniszczony płot i uprawy. A jak to się stało? No jechał i stracił panowanie. A tu spokojnie spacerowała rodzina i wpadł im pomysł, że wejdą do Renaluta 9 i zależli narkotyki z 1990 roku. Nikomu nic się nie stało.